Witam was moi kochani bardzo bardzo serdecznie z tej strony Xazax i dzisiaj e, zrobimy sobie obiecaną już analizę zwiastunu, który podał nam datę premiery e, Diablo 4 i moi drodzy e, dzisiaj troszeczkę też znowu wrócimy do takiego starego stylu bez intra, bez montażu prosto z OBS-a, bo i po pierwszym materiał temu sprzyja, a po drugie no chcę na dzisiaj wrzucić ten materiał, więc już się nie wyrobię z tym całym montażem, renderowaniem, potem jeszcze uploadem, e, a wydaje mi się, że mm, tutaj jak najbardziej sobie poradzimy tak na żywca, więc jak będę się zacinał, to yy, przepraszam, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, bo Diablo 4 będzie się kręciło na kanale przez najbliższe dni, tygodnie, jak normalnie, nie wiem co, bo nie wiem jak na szybko coś tutaj wymyślić, a nie mogę zrobić cięcia, więc dobra. Pierwsze co, ostatnio denerwuje mnie w zwiastunach różnych produkcji, nie tylko gamingowych, ale też filmowych. To jest ta... Ta taka wstawka na początku zwiastunu, który ma nas zachęcić do obejrzenia zwiastunu. Jakoś. Okej, rozumiem, by ten zwiastun miał 12 minut, 15, jakieś tam trzy skrawki zobaczyć spoko, ale jak zwiastun ma 3 minuty i to zabrało nam już 10 sekund. No no tak kurczę, nie wiem. Ale dobra, przejdźmy dalej. Ja tutaj troszeczkę będę przeskakiwał, bo dużo jest takich tutaj momentów, że jest i cisza. W pierwszych shotach mamy tutaj taki rozżarzony, ja myślałem, że to jest rzeka lawy jakaś. Mówię wow, ale zaczynamy z bomby. Ale nie, to nie jest rzeka lawy, a mogłaby nią być. Jak widzimy, mamy tutaj kobitę, która stąpa po rozżarzonym węglu, po rozżarzonym podłożu yy, i wygląda to dosyć obrzydliwie. Wydaje mi się, że to, ma, że to może oznaczać Dwie, trzy rzeczy mniej więcej, mam kilka teorii co do niektórych tutaj rzeczy nam ukazanych, co nam twórcy chcą przekazać mniej więcej. Ehm, no pierwsza, no bo na, logik, log, na logikę biorąc, pewnie widzieliście ten zwiastun, więc co tutaj dużo gadać. Ehm, ta kobita po prostu idzie, oni, cała reszta ma buty tych ty, ty żołnierzy. Znaczy, tak mi się wydaje, ale wygląda mi na to, że mają buty na tym. Jest to w pewnym sensie armia światłości. Ta kobieta wychodzi naprzód, jakaś kapłanka, przemawia jakąś mowę i tak dalej. Dlaczego nie, moja, nie mogła mieć butów? Dlaczego któryś z tych hopów nie dał jej butów? Dlaczego nie szła jakąś ścieżką, która nie wypala jej stóp? Nie jest jej to na pewno potrzebne. To na 100%. Pierwsza moja teoria. Zwiastun ma na dzień dobry szokować i pokazać nam taką obrzydliwą scenkę, żebyśmy poczuli, że faktycznie wracamy do tego mroku, a że nawet idziemy w, w, w stronę, nie wiem, być może przesady, że po prostu od pierwszych chwil widzimy poranione ludzkie ciało, odpadające kawałki skóry, no jest to bez dwóch zdań brutalne zaakcentowanie tego słuchajcie, to jest Diablo 4 tutaj się nie. Pierdolimy. Przepraszam, ale będą przekleństwa najprawdopodobniej w tym materiale, więc bo nie, mo, nie mam jakich wyciąć to po pierwsze, a po drugie wydaje mi się, że znowu też materiał sprzyja, a wy podejrzewam, że za tym ym, nie że przebata, nie przeba, nie przebadacie ani nie przepadacie i się przejęzyczyłem. Więc tak, mamy ten symbol, moi drodzy. To jest symbol jakiejś nowej wiary. Tak. Yy, Takżeśmy spekulowali przed pojawieniem się tego zwiastunu, bo ten symbol nosili ci dziwni kapłani, tacy, którzy notizowali nam The Game Awards i tak dalej. O tym mówiliśmy na kanale, oczywiście, wcześniej. I tutaj widzimy, że mamy całą armię po prostu badasów z tym symbolem. Nie jest to ani trójca, chociaż ten symbol tutaj w troszeczkę tak jakby Troszeczkę. nie jest to ani trójca, ani zakarum, ani yy, kościół świętej światłości, bo tak bodajże się nazywał ten yy, ten. I co? Pierwszy rzut oka to jest to, że mamy tutaj płonące piekła, i wydaje mi się, że to jest samo wejście z okolic Fortecy Pandemonium ciężko jest określić, bo tam jest to troszeczkę jakoś tak pomieszane między wymiarami, niewymiarami, po, po prostu fizycznie tak najłatwiej to będzie wytłumaczyć, że to jest po prostu zejście do piekła. Pamiętacie w Diablo 2 zejście z Pandemonium do rzek Lawy i tak dalej? Podejrzewam, że to są te okolice i w taki sposób będzie to mniej więcej wyjaśnione. Yy, wydaje mi się, że w uniwersum Diablo, jeszcze oczywiście to trzeba będzie doczytać, doprecyzować, ja pracuję nad Diablo Lore, więc yy, yy, Wszystko to, na, jeżeli pojawią się jakieś, albo ktoś wie więcej, to wszystko to się doprecyzuje Ale wydaje mi się, że najprościej w świecie uniwersum Diablo składa się mniej więcej na, na, z takiej logicznej Nie ma tak jak w World of Warcraft, że są Shadowlands, które są kurde w niebie, w piekle jest coś tam yy, Znaczy... Tutaj jest właśnie tak, że Ziemia to ziemia, sanktuarium W niebiosach jest niebo, a pod ziemią jest piekło Tak mniej więcej to wygląda Z tego powodu, że Do piekła schodzimy do Azmodana Przez krater Areat Przez ziemi A Tyrael spadając z niebios No to po prostu spadł z nieba u nas Więc no tutaj powiedzmy, że jest to Bardzo mocno zaznaczone, że jest to taka Nasza wersja tych światów różnych Więc mamy te zejście do piekła I ta kobita o niej jeszcze sobie pogadamy, bo na pierwszy rzut oka nic nie zapowiada, że ona jest jakaś wyjątkowa. No, oprócz tego, że wychodzi przed szereg, no jest to po prostu kapłanka, tak. No i co, i mamy tutaj armię całą armię mega mocno opancerzonych żołnierzy bardzo dobrze opancerzonych żołnierzy całe legiony, można powiedzieć i są to ludcy wojownicy są to z krwi i kości po prostu ludzie. Nie jacyś nefalemowie Nie aniołowie Bo nie mają skrzydeł i tak dalej Więc albo będzie to Po prostu zakon takich fanatycznych Crusaderów, paladynów Coś w tym stylu I uwaga oświetla I światło Pięknie, ładnie Wszyscy wiemy oczywiście Co to za światło Ale mamy pięknie pokazane ich Bardzo dobre Z wykonane Pewnie w tamtym uniwersum bardzo drogie pancerze. W Diablo 4 jesteśmy. w Uniwersum jest w tym. Same sanktuarium jest na takim poziomie, że panuje bieda, głód, chaos, rozpierdziel. Demony hasają sobie jak chcą. Jest ogólna taka. Można powiedzieć w pewnym sensie, anarchia jest beznadziejnie, nie ma gdzie się udać, ludzie się skupiają w małe skupiska, żeby jakkolwiek to się utrzymać w kupie. Większość populacji prawdopodobnie nie żyje w ogóle, ta która żyła przed Diablo 3 Ripper of Souls. A tutaj mamy, no, konkretną armię składającą się z żołnierzy, którzy są fantastycznie uzbrojeni. Coś tu, kurczę, nie gra na mój gust. No i nad nimi mamy nikogo innego, nie da się go pomylić, moi drodzy, jak Inariusa to nie jest To nie jest Imperius To nie jest Tyrael To nie jest żaden inny Aniu To jest Inarius który powraca w chwale Pierwszy raz go w sumie Widzimy w Diablo Na no jakimś tam cinematiku A skłamałbym Nie pierwszy bo w tym pierwszym cinematiku do Diablo 4 Przez sekundę on tam się pojawia związany łańcuchami Jeżeli ktoś nie wie to w skrócie jest to e, anioł, który z, wraz z demonicą Lilith zbuntowali się. On się zbudował, zbudował przeciwko niebiosom, Lilith przeciwko e, płonącym piekłom. Płonącym piekłom? Nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale zbuntowali się i stworzyli sanktuarium. I zakochali się w sobie, stworzyli e, pierwsze swoje dzieci. To, to były właśnie, właśnie Nephalemowie, między innymi właśnie Ratma. E, Później, no nie będę wam opowiadał, bo tam jest cała wojna grzechu do opowiedzenia i całe, cała masa innych wydarzeń, ale generalnie, jak to bywa w takich związkach, no byli toksycznym związkiem, i się pokłócili bardzo mocno, głównie chodziło właśnie o Nefalemów. Ymm, Lilith nie, nie, poz, nie chciała pozwolić na to, żeby Nefalemowie stracili swoją moc, Inarius chciał ymm, inaczej, chcieli to stłumić. Yy, koniec końców, yy, oboje zostali wygnani. Tam toczyły się różne historie, ale i Imperius i Lilith zostali wygnani. Imperius został uwięziony przez Mephista, właśnie ojca od Lilith, i. Został uwięziony w więzieniu, gdzie był rozszarpywany przez łańcuchy. W zasadzie był wisiał na hakach, rozciągnięty na łańcuchach. Widział e, na żywo, jak jego skóra jest rozrywana, jego diamentowa skóra. I był w komnacie luster przez całą wieczność. E, był skazany na oglądanie przez całą wieczność, jak jego ciało jest niszczone. Więc dosyć mocna kara, i to na tysiące lat, można powiedzieć. Więc Imperius swoje przeszedł. A jeszcze swoją drogą Mephisto mu wyrwał skrzydła, prawdopodobnie. Więc no, było grubo. Można powiedzieć. Imperius to nie jest gościu, który nie wie, co się. który nie wie, co to ból. Mamy tutaj, moi drodzy, rzut okiem na troszeczkę takich wystraszonych mieszkańców piekieł, którzy chowają się w ciemności, gdzieś tam oświetla ich tam lawa. A Imperius. Rozświetla wszystko, rzucając nam tutaj pogląd na to, co to tutaj jest. A to, moi drodzy, jest nic innego, jak. Upadli, to są diabliki. Znamy ich z Diablo 1, z Diablo 2 i Diablo 3. W wszystkich częściach były, w Diablo 4 również się pojawiają. I tutaj moi drodzy bardzo dosyć ważna taka notka, że pokazali nam ich też między innymi dlatego, no słuchajcie, tutaj poprzedstawione mamy armię piekieł, tak? Czemu pokazują nam najniższą możliwą jednostkę, można powiedzieć, w armiach piekieł? E Moim zdaniem skromnym, dlatego że chcą zaznaczyć, jak bardzo jest na poważnie brana, że tak powiem, oprawa graficzna, styl graficzny, jak bardzo mrocznie chcą do tego podejść. Nawet w Diablo 1. Diabliki wyglądały śmiesznie. To były po prostu głupie gobliny z takimi małymi włóczniami, które prawdopodobnie miały jeszcze animacje, które pozostawione były po e, tym pomyśle na, to, e, na Diablo, że e, są, że mia, miały to być postacie plastelinowe. I ostatnio na streamie graliśmy w Diablo 1 i zauważyłem nawet wtedy, chociaż wcześniej też to zauważyłem, ale teraz mi to tak z, z, z zostało w głowie, że kiedy uderzamy Diablika, który ma dużo żyć, życia i, i, i dostają on parę razy, to on się tak buja jakby był z gumy. Być może nie mieli pomysłu na tą animację, a być może właśnie taki, miało to być takie troszeczkę goofy. W Diablo 2 pamiętamy jak one krzyczały, jak śmieci się zachowywały, kiedy to były takie gówniaki z, z takimi maczetami. W Diablo 3 to już w ogóle nie, 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 nie komentujmy a tutaj w Diablo 4 wyglądają konkretnie, mają zarysowane czaszki. To już nie chodzi o to, że wyglądają lepiej, no bo wiadomo, że na cinematicu wyglądają lepiej, ale wyglądają naprawdę przerażająco. Najniższa jednostka wygląda jak prawdziwy potwór. Nie jakiś tam goblin z zezem, nie jakiś tam po prostu czerwony, kurde misiek z zębami. Nie. One tu wyglądają naprawdę konkretnie. Dokładnie. Zębiska w... zrobią. No... Prześwietnie po prostu wyglądają. Przerażająco naprawdę. No i mamy. Zostały rozjuszone. Odpaliłem przez przypadek zwiastun z dubbingiem, ale to nic nie szkodzi. Ja osobiście chyba będę grał właśnie z dubbingiem polskim. Imię uświęconego. Imię uświęconego. Nasza cała armia tutaj naciera. I tutaj mamy moi drodzy. Kolejną rzecz, o ja zostanę tu kamerkę, ale to jest dłoń wielka taka. Mam nadzieję, że zostanie to mniej więcej omówione w tej części Diablo, bo mamy jakąś taką dziwną rasę w Diablo, w uniwersum. Nie wiem, czy ona była poruszana w Diablo 3 w tych audiobookach, takich ogromnych istot. Były one w Diablo 3, jak się schodziło do Krateru, do krateru Arreat w tych takich wieżach, takie uwięzione, poskręcane demony. Podejrzewam, że to była właśnie upadła wersja tych wielkich istot. Skąd te wielkie istoty się wzięły? W Diablo 4 na zwiastunach, na materiałach promocyjnych, w wielu miejscach widzimy na przykład twarze takich ogromnych ludzi. Ciekaw jestem, co to, co to dokładnie jest i mam nadzieję, że to zgłębimy. I tutaj widzę właśnie, że jest taka dłoń wystająca, albo to jest przypadkowe, przypadkowe takie skały. Ale wydaje mi się, że nie, że to jest ewidentnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć palców sięgających do góry. Błogosławiona niech będzie światło. Błogosławiona niech będzie światłość. Nasza kapłanka tutaj pada na kolana. To wszystko oczywiście, widzieliście, podejrzewam. No i mamy oczywiście naszych tutaj. Doskonale, oczywiście wyszkolonych jakby nie było żołnierzy światłości. Bezlitosnych, brutalnych. No ale wiadomo, kto tam jablików dla będzie się przejmował i Inarius, który nad nimi e, no wygląda jak taka dumna postać i tutaj ta symbolika tego wszystkiego e, moim zdaniem mam taką te, mam, mam dwie teorie Oczywiście może być po prostu, że no, światłość jest zajebista generalnie i tak dalej, ale mi się wydaje, że Inarius to nie będzie e, ta strona dobra, tak jak na przykład Tyrael był w Diablo 3, czy Descartes Cain i tak dalej. Wydaje mi się, że my będziemy mm, jak między młotem a kowadłem, między Lilith a Inarius. I ta i ta strona będą miały swoje dobre i złe strony, swoje racje. Nie będzie to ewidentne dobro i ewidentne zło, czarno-białe. Mi się wydaje, że to będą mocne, mocne, mocne odcienie szarości, bo widzimy, widzimy tutaj ewidentnie. Takie cechy u Inarusa, które świadczą mu troszeczkę źle. Ma swoją. Wiecie, Tyrael prawdopodobnie to już by stał w pierwszych szeregach z tymi żołnierzami swoimi. Nie wisiałby nic nie robiąc i po prostu, wiecie, patrząc na to, jak żołnierze walczą. Mogłoby tak być, ale nie sądzę. Imperius się pierwszycał do boju. Tyrael... zresztą mamy taki animowany film Diablo 3 Rev, gdzie widzimy, jak. Archaniołowie, nawet z tej Piątki Najwyższej Rady Angiris, po prostu wpadają i się napierdzielają, się nie boją, i w ogóle. Tutaj oczywiście Inarys też to nam zaprezentuje. Ale ewidentnie ją się przygląda polu bitwy, które jest ogromne, ta masa demonów zbiegająca, no wygląda przecudownie, moim zdaniem. Narus coś wyczaił. Kogo on wyczaił? Lilith. Lilith. Tylko pytanie. Co ta Lilith? Robi sobie w randomowym miejscu na wejściu do piekiel, powiedzmy, między najniższymi, powiedzmy, jednostkami, ale widać tutaj szamanów też. to są to, te, te większe jednostki to są szamani. Oni tak w Dobro 4 wyglądają. Eee, stoi sobie między diablikami i patrzy w stronę Inariusa i się odwraca. To nie jest przypadek, to nie jest, moim zdaniem, to nie jest przypadek. To nie jest tak, że on ją po prostu tutaj zaskoczył, że ona się tu chillowała, wiecie, w ciemnościach, se w piekiełku, że to jest jej komnata. Nie, to tak nie wyglądało. Ona go albo tutaj zwabiła. Patrzcie, jaki Inariusz jest badasowy, i jest w nim taka duma, taka. Troszeczkę, może powiedzieć, pycha. Ląduje sobie bez niczego, nie zastanawiając się. Patrzy na wszystkich z góry. Jest tą górującą postacią, zresztą przez cały zwiastun. Jest tym takim największym, kurcze, tym, tym takim. tak Przejmuje taką troszeczkę rolę Imperiusa, moim zdaniem. Dodam też, że w Diablo 3 był pomysł przy Reaper of Souls, że Imperius będzie tym złym. Ewidentnie. Diabliki, zresztą teraz można fajnie zobaczyć, jakie mają mordki piękne, się go boją. Lilith jest tak potężną postacią, że jakby zobaczyła, że Inarius ją szczapił i że leci do niej, to by się teleportowała, to by na pewno znalazła drogę, a ona ewidentnie chciała, żeby on tam wylądował i chciała, żeby on zrobił to, co zrobił. Jeszcze na niego tak chamsko popatrzyła. To nie są postacie, słuchajcie. Te postacie Inarius i Lilith to są postacie, które teoretycznie powinny być silniejsze od Nefalemów w pewnym sensie. A już na pewno od naszych postaci w Diablo 4. Przebijając kilka demonów, Inarius rzuca włócznią I nie wiadomo, czy trafił, czy nie trafił. Oczywiście wiemy wszyscy, że nie, no bo to by było głupie. I mówi o tym, że wrócił do piekła dla niej. To może mieć wiele znaczeń. Powróciłem do piekła, oczywiście nawiązanie, nawiązuje do tego, że był uwięziony w piekle przez Mefista właśnie przez te wszystkie lata i w takim stanie jest on w Diablo 3 Reaper of Souls. Natomiast podejrzewam, że w pewnym momencie fabuły albo go uwolnimy, albo po prostu dowiemy się, że został on uwolniony przez jakiś fanatyków. I właśnie taka moja teoria jest taka, że ci tutaj goście... To nie jest żadna armia światłości, to są po prostu fanatycy, z którymi również będziemy walczyć, bo będzie to po prostu druga strona medalu. Ewidentnie tutaj nie ma żadnych cech, które wskazują na to, że oni są po prostu tymi dobrymi, bo w ca... takie postacie się w całkiem inaczej pokazuje, szczególnie w takich krótkich animacjach, które mają coś nam powiedzieć, przekazać, pokazać. Jeżeli by to była armia światłości stałby z przodu Tyrael. E, podałby rękę, powalą. O kurde, ja bym wylał kubę, herbatę. Podałby rękę przywróconemu żołnierzowi, e, taka kapłanka by komuś tam pomagała, i tak dalej. Tak to wygląda. A tutaj oni pokazują, jak bardzo są oddani Inariusowi. To, że e, taka płanka stąpa po tym, to ona po, po prostu pokazuje tym, jakby dowód, przypieczętowuje to, jakby podpisuje krwią swoją. E, Wierność Inariusowi, i to jest kościół Inariusa. To nie jest żaden kościół światłości. To jest po prostu fanatyczny zakon. Coś w stylu Scarlet Crusade w World of Warcraft czy różnych innych. I to jest jeden z elementów, które ma na. Właśnie te, te stopy ma po, mają pokazać oddanie fanatyczne oddanie Inariusowi. Po prostu bez zawahania stąpa po rozżarzonym. Węglu powiedzmy i tak dalej. Potem kolejna sprawa. Druga sprawa jest taka, yy, ewidentnie bije od nich zemsta, od wszystkich. Już nie mówię o tym, że w pancerze to tam można interpretować na różny sposób, ale po pierwsze, to z jaką determinacją taka płanka to mówi, że się nie boi, że po prostu jako pierwsza. Mi się wydaje, mam osobiście taką teorię, że ona będzie w jakiś sposób powiązana z kapłanem, który zginął w zwiastunie pierwszym. Diablo 4. Wiecie, ten, który wymówił te słowa i przywołał Lilith, można powiedzieć. I ona w pewnym sensie będzie e, się chciała zemścić za swojego brata i dołączy właśnie, odda wszystko, dołączy wszystko po to, tylko żeby się zemścić, dołączy do kościołu, in, kościoła Inariusa. E, zauważcie, że w, ostatnich, w ostatnim czasie większość postaci, nawet naj, najbardziej randomowych e, w, w światach e, w uniwersach e, Warcraft, e, boże, w uniwersach Blizzarda, które ostatnio wychodziły, nawet to postacie w cinematikach, okazuje się potem, że grają jakąś ważną rolę. Mają imię, nazwisko, i potem się okazuje, że można ich spotkać w grze, coś tam robią, kimś tam są. E, tak jest w World of Warcraft. No nie powiem, że tak jest w Overwatchu, bo tam jest całkiem inna bajka, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Na przykład mamy randomowego trolla, który potem się okazuje, że jest bardzo ważną postacią. Eee, za niedługo okaże się, że w Dragonflightie ten, ten zandalar i ta rodzica też, pewnie już można ich spotkać i pewnie będą odgrywały jakąś rolę, obstawiam, że tutaj może być to... Jest to taka mała teoria, wcale nie musi się sprawdzić, ale wydaje mi się, że tą postać na pewno spotkamy w grze, a wydaje mi się, że właśnie będzie w pewien sposób powiązana i będziemy mogli jakby ją zrozumieć przez to, że widzieliśmy jak brat ginie przy, po, 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 poprzez przywoływanie Lilit. Oczywiście no, mamy, widzicie, pokazaną tą światłość i ta biel nie jest taka też. To też kolory mają też bardzo... Bardzo dużą, jak duże znaczenie przy um, przedstawianiu jakiejś narracji. Ta biel, zauważcie, nie jest ciepła w żaden sposób, nie jest kojąca, to jest taka zimna biel, która jednak jest taka, no nie jest nieskazitelna, ale jest taka, no ja bym powiedział, że zimna i oślepiająca wręcz. No coś tu jest na rzeczy, mamy tutaj sztandary e, i tak dalej. No, światość, to, 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 tutaj już te, te większość rzeczy omijaliśmy. W imię uświęconego, tutaj nie ma w imię światłości, tutaj nie ma w imię jakiegoś tam tego archanioła, tego, czyli po prostu światłości, w imię ludzi, w imię naszej wspólnoty czy czegoś, nie, jest on uświęcony. On, który pragnie zemsty. On, który po prostu widać po nim, jak zobaczył Lilith, jak zareagował. Nie, pa nie popatrzył jak jego wojska sobie radzą. Nie popatrzył ten tylko po prostu poleciał przed siebie. Jest głodny zemsty, jest po prostu wszystko za tą zemstę jest w stanie poświęcić. Ląduje na ziemi żeby zaznaczyć swoją dominację. E, przecież mógłby się unosić cały czas na ziemią. Zauważmy, że w, e, w Diablo 2 na przykład czy nawet w Diablo 3, już nie pamiętam, też e, anioły przeważnie lewitowały troszeczkę nad ziemią. I tu widać, jak on ląduje. Pokazany jest dokładnie impact tego, tego wylądowania, po prostu. Te demony się go boją, a on wygląda, jakby czerpać z tego jakąś tam satysfakcję, tak można powiedzieć. Oczywiście istnieje też druga moja teoria, mianowicie ona już jest taka troszeczkę no, naciągana, ale jest coś takiego jak w... Aha, no i dobra. Zamykając tą pierwszą, no to tak jak mówiłem, wydaje mi się, że będziemy między młotem a kowadłem. Wydaje mi się, że będziemy walczyć i z tymi, i z tymi. I jak mówią niektóre teorie, dołącza... będziemy się dołączać może do tych, może do tamtych. Ym... Albo w dodatkach będzie to rozwijane dalej. Ja osobiście chci... nie chciałbym, żeby historia była całkowicie zamknięta w podstawce. Chciałbym, żeby było, było dużo, dużo bramek otwartych, żebyśmy mieli pole do spekulacji i żeby mo można było coś fajnego dodawać w w sezonach nawet fabularnego czy książkach i tak dalej no i tutaj właśnie będzie głównym tematem to że nie ma dobrej światłości i złego, złej, złej ciemności tylko są odcienie szarości a my przecież Nefalema, nefalemowie czy w ogóle mieszkańcy sanktuarium jesteśmy mamy cząsteczkę każdego z tych, z tych złych i z tych dobrych mamy odwagę, mamy mądrość Mamy również strach w sobie, mamy sobie nienawiść um, i to my będziemy musieli, my mamy własną wolę, my będziemy musieli wybrać, co nami kieruje. Również to sugerował, sugerował zakończenie Diablo 3 Reaper of Souls. Um, no i cóż, i to mamy mniej więcej to przedstawiać. A. Ale się rozgadałem, to już ma 25 minut. A. Y, druga opcja to jest właśnie takie faction Pride troszeczkę. Eh, fraction Pride. Um, mianowicie, o co chodzi? Wiecie, demony jesteśmy, w, to jest gra Diablo. Demony są ukazywana jako te badasowe, kozackie i tak dalej. Anioły nie zawsze. Są fajne, ale nie zawsze. I tutaj po prostu może być zastosowany taki zabieg, żebyśmy czuli się dumni, będąc po stronie właśnie tych dobrych. Że nie tam jakiś Tyrael zgarbiony podlatuje, tu mu wpierdolił Maltael, tu mu wpierdolił Aidan razem z Talrashą, oczywiście Bal y, z Diablo, tu mu nie wyszło, tu kurde ten, tu bohater, musi to zrobić, tu on wysyła nas po Izuala, jakiś tam ten. Tutaj mamy pokazanego jak kurde wyglądają badasowe niebiosa. Zresztą na no, miastka tego również mamy w Diablo 3, kiedy Tyrael się kłóci z Imperiusem. Tutaj mamy pokazane kurde z jakiej gliny są ulepione prawdziwe anioły, po których my stronie stoimy. Lądują, niczego się nie boją i wiecie, żebyśmy się czuli tacy cool, że dobra walimy te demony po prostu, nie? Ym wybijamy kurde no wygląda to przepięknie ale moim zdaniem te skrzydła mają w sobie to jak one się poruszają tutaj mają w sobie coś przerażającego troszeczkę to nie są te skrzydła Tyraela z Diablo 2 resurrected nie wiem czy przypominacie sobie cinematic yy, z zniszczenia kamienia świata ta, w tej pierwszej wersji, bo w tej to no, on został troszeczkę zmieniony, ale w pierwszej wersji on nimi macha troszeczkę bardziej jak właśnie taki ptak, jak anioł, coś w tym stylu, a tutaj to wygląda jak jakaś taka mątwa, jak jakaś taka, e, jak jakaś taka mm, kałamarnica bardziej te skrzydła, jak jak, od jakiegoś takiego lewiatana, bardziej... Mi na przykład ten, te powiewanie tych skrzydeł i to jak on się przemieszcza, no to tak kurczę, jak tak jakiś pająk wodny, kurczę, tak dziwnie troszeczkę. No ewidentnie jakby się w wodzie poruszał. Cóż, no a to, że Lili tam się pojawiła i go w jakiś sposób ten może połączą siły znowu. Może Lili go przekabaci albo on ją? Może ona mu przedstawi jakąś, jakąś nową wizję swoją? Może oni właśnie połączą siły? Może będziemy walczyli i z niebiosami, i z piekłem? Ostatecznie. Cóż, mamy 27 minut nagrania. Um, moje odczucia co do tego Cinematica już teraz znacie. Um, dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Um, ja bym mógł jeszcze dużo więcej z tego wyciągnąć. Jeszcze mógłbym o tym dużo gadać, um, ale. Suszu, już mnie w gębie, to po pierwsze. Po drugie, nie chcę, żeby ten materiał trwał 40-50 minut. Dajcie znać, co wy tam sądzicie. Poczytam wasze komentarze. Może coś ciekawego wyciągniemy z tego i nakręcimy drugi film, kontynuację tego, co tutaj dzisiaj obgadaliśmy. Moi drodzy, jutro wskakuje filmik z Legionem, gdzie nasze odczucia z bety troszeczkę przedyskutujemy w wielkim skrócie. Pojutrze filmik wskakuje również do Legiona na kanał, a szykuje się taki okres, że prawie codziennie będzie się pojawiał film, więc zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. Zerknijcie też na Instagrama, Facebooka, na linki w opisie, na linka od mojego sponsora i cóż... Ech. Chciałbym jakieś oryginalne pożegnanie powiedzieć, ale no cóż, jeżeli nie mogę uciąć, no to chyba wystarczy najprostsze w świecie. Do następnego, papa. Pa.